i Media Planner przygotowaliśmy z poczucia misji. Chcieliśmy ułatwić poruszanie się w platformie, skrócić czas potrzebny na zrealizowanie działań. I tak naprawdę dla kogo jest ten AI Media Planner? No dla każdego, tak? AI Media Planner pozwolił nam na skrócenie czasu zamawiania publikacji z kilku godzin tak naprawdę do kilku minut. Tak więc jesteśmy w stanie w zależności od naszych potrzeb zaplanować sobie działania długoterminowe. Oczywiście jeżeli chodzi o AI Media Planner, będziemy go tutaj cały czas rozwijać. Na ten moment mamy 3 możliwości, ale będzie ich co najmniej 9, więc polecamy tutaj, żeby obserwować i korzystać dowoli. Każdy z nas kojarzy przynajmniej jedną restaurację, która zamknęła się w ostatnim czasie, jeden hotel, nawet niekoniecznie taki, który lubiliśmy bardziej lub mniej. Jak to się dzieje, że te restauracje, hotele tak się zamykają? No, wszyscy wiemy, że mamy szalejącą inflację, że tak naprawdę każdy z nas przegląda przysłowiową złotówkę dwukrotnie, zanim ją wyda. Nie inaczej jest w tej branży. W związku ze wzrostem inflacji, a w poprzednich latach z kryzysem spowodowanym pandemią, tak, mieliśmy lockdown, mieliśmy obostrzenia, coraz więcej obiektów nie radzi sobie w obecnej sytuacji i finalnie decyduje się na zamknięcie. Jeżeli chodzi o szczegółowe tutaj przykłady, myślę, że tak wiele artykułów o tym traktuje, że nie będę tutaj zanudzać naszych słuchaczy. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedniego influencera, idealnego do Twojej kampanii, takiego, który dotrze do odpowiedniej grupy i świetnie sprzeda Twój produkt, zastanów się tak naprawdę, kogo szukasz. I w tym momencie, jeśli na przykład, tutaj wracając do branży Horeca, o której dzisiaj miałam prezentację, prowadzisz super hotel, chciałbyś zatrudnić takiego influencera, no to zastanów się, czy masz na to pieniądze, chcesz to zrobić barterem, czy chcesz to zrobić po prostu przy użyciu Twoich wolnych środków, bo wiadomo, że jakiś top influencer, no to raczej nie będzie z Tobą współpracował na zasadzie barteru. Ale jeśli wybierzesz influencera, który ma bardzo dużo kasy i wydaje ją ciągle na podróże, to tak naprawdę kolejna relacja z jego podróży, nawet w fajnym miejscu, nie wzbudzi w ogóle efektu wow i raczej nie przyciągnie nowych klientów. Więc szukaj charyzmatycznego influencera, odpowiedniego do branży, którą chcesz tutaj promować, bo na pewno z jego zdaniem będą liczyć się jego obserwatorzy i wtedy masz szansę, że staną się Twoimi klientami.